Dzień dobry, to do pani, tak? Tak. Dobrze. Ale już się uspokoiło. To znaczy, wie pan co, ja raz spuściłam wodę. No, proszę. Gdzie jest łazienka? Tu. Ja raz spuściłam wodę, ja się boję dalej, jest śmierdząco. No. Bo powolutku, ona ścieka, tu jest kibel. Tak, ale tylko że to nie załatwia nam sprawy. A czemu? Nie no, jak powolutku ściekła. No tak, tak, nie załatwia, sobie. Niech pan patrzy, ja się... To nie napełniajmy, to ja sobie to rozkręcę no na spokojnie. No właśnie, ja już nie odkręcę, nie spuszczałam wody, poszłam po sąsiada. No. To... No powiedziałam. I tu jest pion. Ona jest pusta teraz, tutaj na górze. Ale to na trójniku u pani może się dziać. Ale dlaczego? Nad panią jest remont. W mieszkaniu. Ale już na trzecim piętrze. Ale może coś spadło i gdzieś utknęło tu. Wyparli się wszystkiego. Ci wachowcy powiedzieli, że oni nie korzystają z toalety. No, wie pani, różnie to jest. A ja, wie pani, nie miałam czym zatkać, bo ja... Nie, to mieszka. Wie pani co, to nie chodzi o panią. Pani, ja sama mieszkam. Ja to nie chodzi o panią, bo... To jest ewidentnie na części wspólnej, bo samo bulgocze, samo się pani podnosi. I Adam, który ze mną rozmawiał, też mówił, też wywnioskował, że to jest część wspólna. Dobra, to tak, niech pani to wszystko pozabiera za tego, a ja idę po urządzenie. To na dwa razy będę musiał przyjść. Mamy zatok na części wspólnej. To jest mieszkanie na parterze. Mamy piwnicę. O, zaraz. Tu jest pani mieszkanie. Tu jest pani mieszkanie. Wszystko będzie schowane. Niewidoczne. Nie ma rur. Rury są gdzieś w komórkach lokatorskich. Tu mamy jeden pion, ale to nie jest ten pion. Jak tu mamy ten pion? Nie. Dobra, demontujemy kibelek u pani i wchodzimy kibelkiem. Dobra, to teraz tak. Słucham? No ja muszę demontować go. No, podniosło, podnosi. Nie. No rzeczywiście, tu coś, jakaś nieszczelność jest. No bo tu woda, to co pani powiedziała. No. Ja myślałam, że może górą coś poleciało, bo ja dopiero teraz zobaczyłam, nigdy nie miałam nieszczelności. Bo bym zauważyła, jak zmierzam. Więc tak, zrobimy zdjęcia. Tylko wie pani co? No. Zaraz zobaczymy, jak ja to odsunę. Tu zakręćmy. Jaką ścierkę, ewentualnie miseczkę, bo musimy się tutaj zabezpieczyć. Byle jaką, bo to do kanalizacji, to wie pani, tego już pani nie użyje w żaden sposób spożywczo.
wodowska. To nic, co chodzi o to, tak, i wie pani co, jak pani ma małą butelkę plastikową, upciąć mi ją, bo ja muszę trochę tej wody też upuścić, stąd, żeby zminimalizować, o taka o, żeby była, no, czyli w połowie, nawet mniej, żebym jak najwięcej mógł wybrać. I tak, ja sobie wszystko przygotuję i dopiero, nie trzeba, nie. Za mało. O tak równo z tym. Odwrotnie. Tak, bo jak najwięcej będę chciał wody wybrać. No niech pani położy. Tak, odrębny pion, więc tutaj może pani puszczać. Ma pani wiaderko do podłogi, do mycia? Mam. Niech pani mi da. Nie, niech pani nie ściąga. I powiem pani, że dużo, no źle zrobił ten, co robił kibelek, bo tu zrobił rurę, no cofnęło,
A dlaczego cofnęło? Nie, cofnęło do rury. Gęste. Nie wiem, bo ja wie pan, nie od początku tu nie mieszkam. No, 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 no. Czy ktoś coś nie tak powinni to robić? Ale to by było przyczyną? Nie. 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 Dodatkowo wyszła sprawa. Nie, chodzi o to, że to samo potrafi się rozszczelnić. Tak? No. I złe jest dojście, żeby to... No i ja muszę teraz bardzo ostrożnie robić. Ktoś poszedł na łatwiznę zaraz, zamiast wziąć na sztywno. No ale dobra. Słucham? Jak końcówkę? Jak? A nie, niech pani to rozciągnie, bo tu sprężyna się chowa. Żeby nie chlapało. Nie, tam nic pani nie wyjdzie. Dobra, niby jest pusto. Teraz mam do pani prośbę. Niech pani puszcza wodę w wannie, dobrze? To nawet jak mi to zacznie wypływać, to pani zamknie. Będziemy mieli pod kontrolą. Mocniej można? Nie można. Bo... A, dobrze. Chyba jak prysznicę. Nie, niech leci takie... Chyba kamień osiadł i taki ten strumień nie... A, czy perlator pewnie tam. To nic. Chodzi o to, czy nam się no. Po prostu będzie napełniać, czy nie. Bo mi tu ból dotarło w tej wannie, tak? No wiem, bo to wie pani co... przypchało się, woda jeszcze spływała, ale już powietrze zaczęło łapać. Ludzie, pierwszy raz coś podobnego. Ja tak kropki miałam tu żółte, patrzyłam na sufit, ja chciałam to z sufitu mi coś powiedzieć. Nie. No widzi pani, pół wiaderka jeszcze z tego. No. Gdzie jakbym, jakby no. Tylko po pani stronie było, no to to tylko tyle, co tutaj by była woda. Przy okazji wiedzy zdobędę trochę. No. Dobrze, ta woda niech leci. Nie leci, tak?
bo mogę z prysznica, to będzie mocniejszy strumień. Nie, chodzi o to, wie pani co, czy mi się napełnia, czy nie. Aha. Ale to widzę, że nie. Samo wpada. Dobra. Pani zakręci wodę. Ten słupek, gdyby było odsunąć, to by panu było łatwiej. Nie trzeba. Damy radę. Widzi pani, że nie ma problemu. A jak w przyszłości będzie bulgotać, no, to niech się pani nie zastanawia, od razu dzwoni na dyżurny, bo w ciągu dnia to pani zareaguje. Gorzej już jak jest wieczór, nie? Nie zawsze, chociaż tylko... Mnie wczoraj już bulgotało, tylko ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, nie miałam wyczynienia. I się myślę, co? A to teraz już pani wie, jak zaczyna grać, to jest pierwsza oznaka, to jeszcze może pani zareagować. No, no. Nie, tu harmonika jest ok. Tej wody nie ma. Dobra, to teraz tak. Tu już założone. Jeszcze nie przykręcam, bo tu musimy mieć pewność. No ale niech pan powie, no, co to było powodem, że coś... Nie wiem, wie pani co, nic się nie nawinęło.
tutaj, że pani ciekło, to mogło być tak, że to jest wyrobione, nie? No, no. Właśnie z tej o. O, jest no. Tak, ten nieładny kąt. Nie? Teraz tak. Nie, to w Lublinie to nie ma problemu. O ten mi nie przeszkadza, nie. W ogóle. No, ten sokolik bardziej. No. Nie, to. Tak jak pani mówi. Niech sobie będzie. Bo wizualnie by było już paskudnie. No. Dobra, tu jeszcze w dół dociskać. To by było jakoś tak. Pięć minut udrażniania, godzina obsadzania. Ale czasami wie pani co, samo udrażnianie to jest kilka godzin. Tak? No. To taki koleżanka mówiła, słuchaj, tam u kogoś, wiesz co to było. No. Jak mnie przestraszyła jeszcze. I sobie myślę, kurczę, no ja nic nie wrzucam do toalety. Nie, to na, ewidentnie na części wspólnej, to pani się tym nie przejmuje. Ale wie pan co, jak na dynamicie teraz by nadsłuchiwać, czy je bulgocze, no. No. A i tak się tak zdominowała ten kubek. Dobra, nic mi nie pokapało. Ręczników papierowych, ja sobie wytrę tutaj górę, bo musimy się upewnić. A to i tak, tylko muszę rękawice pójść wymienić. Co to? O, trzymam. Trzymam pani mocno. No, to się nam jeszcze przyda. Jest szczelne. Szczelne. No tutaj też widzę, że ładnie doszło. No do tego. I być może wie pani co? No. Właśnie tą szczelką karbowaną. No. Tamtą stroną przepuszczało, do tego pani się woda znalazła. Ale u mnie wcześniej nie było wody, bo nie. Ale wie pani co, jak szybka się z góry leją wodę, to jest takie ciśnienie, że ono wypycha. Dobra, to ja w tym ale czasie... Ale musiał ktoś chyba coś wskrzeć, no, coś się zadziało, trudno powiedzieć, ale samo się tak nie zapycha. Dobra, tu jest fajnie, sucho. Nie, no nie ma co się dać zwariować. Polecę ubezpieczenie, bo ja mam nie ubezpieczone. Warto.